Dzień dobrze po smaku i jak pięknie, że wpadłeś na mój kanał. Dzisiaj przygotuję dla Ciebie klasyczną zupę ogórkową z wołowiną. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną do końca. Mili moi, przyszedł czas na sztandar naszej polskiej kuchni, zupa ogórkowa. Zacznę od podsmażenia cebuli, niemniej jednak przygotowałem wcześniej ziemniaki, które są już pokrojone w piękną kostkę. Mam przygotowany bulion mięsny, także dzisiaj zupa jest dla mięsożerców. Bulion jest gorący, tak naprawdę już nam wrze, był wcześniej przygotowany. Dorzucam ziemniaki, które będą się już gotowały. Chodzi mi o to, żeby one już zmiękły, żeby były miękkie, bo pamiętajcie, gdybyśmy je wrzucili do kwaśnego środowiska, one by się nam nie ugotowały. I tak naprawdę moglibyśmy pójść na skróty, wrzucając za 15 minut wszystkie składniki do zupy, śmietana, zioła i voilà, zupa gotowa. Ale nam nie chodzi o to, żeby chodzić na skróty, chodzi nam o to, żeby zrobić coś dobrze, smacznie. Podsmażę cebulę, podsmażę ogórka, podsmażę marchewkę i wtedy dopiero dodam to do bulionu i do ziemniaków po to, żeby wyciągnąć dodatkowy smak i aromat. Cebula w kostkę. Cebula pokrojona. I tak się zastanawiam, czy tak naprawdę znalazłby się jakiś widz na moim kanale, który nie jadł zupy ogórkowej. Myślę, że nie, bo jak Polska długa i szeroka, to chyba wszyscy jedli zupę ogórkową. Można ją zrobić w wersji mięsnej, można ją zrobić w wersji wegetariańskiej. Ja tak wcześniej wspomniałem, dzisiaj robię w wersji mięsnej. Miałem bulion, mam też trochę mięsa z gotowania, więc w tym przypadku jest to wołowina. Ale wy na przykład, jeśli macie jakiegoś kurczaka ugotowanego, śmiało możecie go dodać też do zupy. Dodaję masło klarowane na patelnię. Zostawiłem sobie jeszcze trochę wody z ogórków kiszonych. Jeśli uznam, że zupa jest za mało kwaśna, to będę mógł dodać wody z ogórków kiszonych. Myślę, że patelnia już jest wystarczająco gorąca. Dodaję cebulę. Lekko solę cebulę. Napiszcie proszę w komentarzach, jaką wy zjedlibyście zupę, co chcielibyście, żebym dla was przygotował, jakie macie pomysły na dania, zbliża się wiosna, więc mogę coś już zacząć myśleć o daniach wiosennych. Bardzo proszę, pomyślcie i napiszcie w komentarzu. Dodaję marchewkę. Z reguły preferuję produkty, które są pokrojone i przygotowane od ręki, ale tutaj chciałem już troszeczkę przyspieszyć i akurat w tej kwestii, czyli w zupie ogórkowej, gdzie mamy starte ogórki, gdzie mamy startą marchewkę, z tym nie dyskutuję. Bardzo proszę, zróbcie to w ten sposób, możecie zacząć, ale jeśli wolicie grubszą kostkę, większe kawałki, no to bawcie się w krojenie. Ziemniaki prawie miękkie. Do marchwi, do cebuli dorzucam ogórki. Słuchajcie, odcisnę nadmiar soku z ogórków, żeby one się nie dusiły, tylko żeby się podsmażyły i żeby się troszeczkę skarmelizowały. Ten sok ewentualnie potem dodam do zupy. Ziemniaki tak naprawdę są miękkie. Też nie spowodujcie, żeby one się nam totalnie, wiesz, rozgotowały. Dorzucam już podsmażone warzywa. Elegancko, jak u babci. Szybka próba. No, mało słony. Jeszcze soli trzeba dodać, pieprzu. I troszkę więcej kwasowości należy się. Mam jeszcze mięsko, które też dorzucam. Jakbyście gotowali bez bulionu, na przykład na samej wodzie, czy mało takim bogatym bulionie, to pamiętajcie też, dodajcie liścia ziela. Ja to miałem w bulionie, więc tak naprawdę nie używam. To mi się lekko, bardzo delikatnie gotuje. A ja tutaj teraz sobie wezmę śmietanę i schartuję też z gorącą zupą, żeby mi się nie przyważyła. Możecie użyć śmietany 22 albo 30, też słodkiej. To wtedy macie pewność, że na pewno wam się nie zważy. Troszkę posolę. Zagotowujemy i podajemy. Jeszcze spróbuję za chwilę, czy dodać jeszcze soli, pieprzu i ewentualnie soku z kiszonych ogórków. Czuć mięsny wywar i mięso, czuć kwaśność, słoność. Na słoność jest ok. Na pikantność myślę też. Dodam tylko jeszcze troszkę zakwasu, żeby była bardziej kwaśna. W zupełności wystarczy. Zamieszam, zagotuję i będę podawał. Zupa gotowa.
Dzisiaj zaserwuję zupę z natką pietruszki. Można oczywiście na przykład klasycznie z koperkiem. Ja użyję natki, ale też pamiętajcie, że możecie zastąpić na przykład ziemniaki jakąś kaszą albo ryżem, ewentualnie też makaronem. Podaję zupę. I naprawdę nie mogę się jeszcze raz oprzeć, żeby jej nie spróbować. Muszę ją spróbować. Czuć ogórki kiszone, czuć bulion mięsny. Czuć w niej masło, śmietanę. Jest naprawdę bardzo dobra. Pamiętaj, zostaw suba, lajka i oglądaj kolejny odcinek. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia i pa! Jeśli chciałbyś zobaczyć na inny mój przepis, to bardzo proszę, kliknij tutaj.